Dzień dobry. Witam Was dzisiaj na mapie Opuszczona Fabryka. I dawno już nie było tutaj żadnej bitwy zrobionej na tyle dobrej, żeby pokazać ją na kanale, więc trafiła się okazja i taki filmik na kanał wleci. A w tej bitwie mam do zrobienia zadanie dzienne. Pomoc przy naprawie, ma być jedna taka pomoc, to jest pierwsze zadanie w tym dniu. I swoim zwyczajem będę jechał na środku mapy, na punkt B. No tak jak często u mnie bywa, kiedy jadę na środek, że korzystam z okazji, że mogę potem wybrać sobie miejsce, w które będę chciał jechać. Czy to na prawo, czy na lewo, jest taka możliwość. Jest najbliżej, są dobre przestrzały, więc tutaj ten wybór jest dla mnie naturalny. A udało nam się przejąć punkt i teraz będę próbował strzelać do pojazdów na górce przy punkcie A. Jeżeli tylko pojawią się jakieś podświetlenia, oczyszczam sobie przestrzał, żeby mieć podświetlenia na wszystkich pojazdach. Te płoty, one dość skutecznie eliminują takie możliwość tego strzelania, więc dobrze jest się ich pozbyć. No i pierwszą ofiarą jest Pantera F, o, dostała krytyczne uszkodzenia za przy następnym strzale padło M3 czy M8, to było nieważne, w każdym razie zniszczone. Pantera wycofała się za osłonę, będzie tam sobie robiła naprawy w tej chwili, a ja podjeżdżam tutaj na ten przejazd i znowu po lewej stronie mam przeciwników, jak Pantera G1. Na szczęście dla mnie po tym nieudanym strzale, jak Pantera zamiast się obrócić i próbować się bronić, wyjechała dalej. Po poprawce udało się ją rozwalić. No i jadą kolejni gracze. T1E1 dostał krytyka, palił się, w tej chwili zatrzymany po strzale w silnik. No ale niestety aż 3 razy musiałem do niego strzelać. Są następni chętni, ale ja muszę się odwrócić i wracać na punkt. Właśnie go tracimy. Jest tutaj Tygrys. Nie strzelił do mnie. Nie wiem dlaczego. Prawdopodobnie kolega nie spodziewał się z tej strony żadnego przeciwnika. Tygrys zniszczony. Od strony górki jechał do mnie M51. Też kolega trochę się przeliczył, myślał, że będzie łatwo, a tymczasem nie. No i wracam na swoją miejscówkę. Mam tutaj M4A2. M4A3 zniszczony. Coraz mniej graczy jedzie w stronę punktu A. Trochę ich tutaj przerzedziłem. Okazuje się, że ten przejazd jest w tej bitwie dobrą miejscówką. Udało się skorzystać z tych szans na fragi. Tutaj była Pantera. Jest jeszcze w tej chwili M24. Przeładowanie M24 zniszczone. Za Panterę wpadła asysta. Któryś z czerwonych przeskoczył na górę, ale tam jest trochę naszych graczy. Powinni sobie poradzić z przeciwnikami. Właśnie jeden zginął, T-34-85. No i został tam jeden czołg. Nie powinno się tam nic więcej wydarzyć. Ponownie na górze jedzie Pantera, tym razem w wersji A. I tym razem udało się ją ściągnąć na hita. I po mojej prawej stronie są dwa pojazdy. M51 dostało krytyczne uszkodzenia.
zatrzymana M51, tutaj jest jeszcze jak pancerek 38 zniszczony, no i zniszczony za chwilę zostanie też M51. Drużynowy próbował mi pomóc z tą M-ką, dałem sobie radę. Tutaj ten przejazd okazał się być dobrą miejscówką w tej bitwie. Normalnie tak by się to nie potoczyło. Czerwoni odpuścili sobie punkt B na początku i przepłacili to stratą wielu czołgów, no i prawdopodobnie też przegraną bitwą. Mamy przejęte wszystkie punkty. Dwa pojazdy przeciwników są wyświecone w tej chwili na minimapie. Oba za chwilę zginą po drugiej stronie. Na drugim respie jest jeszcze ciężki czołg. No i tutaj spóźniony strzał do M4A2. Gdybym strzelił ułamek sekundy wcześniej, być może wpadłaby chociaż asysta, byłyby jakieś punkty. No a tak dobiega końca ta bitwa. Czerwonym paska już praktycznie nie zostało nic. Ja nie mam możliwości do strzelania do kogokolwiek. Wszyscy są pochowani za osłonami, a bitwa się skończyła. Nie udało mi się zrobić swojego zadania, nie było okazji do naprawiania kogokolwiek. W każdym razie ja takiej okazji nie wykorzystałem, ale udało się zdobyć żółty medal i całkiem przyjemną bitwę rozegrać. Z mojej strony to wszystko. Dla chętnych zostawiam statystyki. Cześć!